No to mam pytanko, chyba że chcesz dokończyć jakiś temat poprzedni. Nie, dawaj, dawaj. No dobra. A powiedz mi, jak ty to widzisz? Bo wydaje mi się, że nie tylko ja, ale pewnie też kilka osób może zadawać sobie takie pytanie. No, piękny koncept. Piękny. Wszystko jest jednością. Doświadczam z tym jednością. Wyzbyłem się złości, agresji. Patrzę na wszystko z miłością. Tak naprawdę, kto nie chce tego konceptu? Myślę, że każdy. Każdy tego pragnie, tak jak powiedziałeś, każdy tęskni za samym sobą. Ale czy to jest tak, że... Bo żeby też nie ulec, wiesz, żeby też nie ulec jakiejś takiej złudnej koncepcji, nie? Czy to jest tak, że jak ja już, załóżmy, poczuję to, doznam tego, to będę chodził... W cudzysłowie złodziej mnie obrabuje, a ja powiem tak, jeszcze weź z drugiej kieszeni, mój kochany, nie? Nic się nie zmieni. Dokładnie. Wszystko będzie tak samo, ponieważ to też jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję ci, Mateusz. To jest iluzja, to jest nieprawda, nic się nie zmieni. Ponieważ to życie tego ciała, to ciało będzie się bało. I musi się bać, żeby pod pociąg nie wleźć, ani nie wyjść na czerwonym świetle, tak? No, musi się bać, żeby w odpowiednich porach, w odpowiednie miejsca nie chodzić. Musi mieć w sobie jakiś poziom agresji, żeby się obronić. Niekoniecznie agresji fizycznej. Są różne sytuacje społeczne, gdzie no, musisz granice stawiać. Dla dobra tego ciała. Rozumiem. Natomiast tam w tym ciele nie ma już kogoś, kto się ocenia, zaprzecza potrzebom tego ciała, narzuca mu coś. Przecież zobacz, cała psychosomatyka, o której robiliśmy materiał, jest z walki wewnętrznej, z negatywnych uczuć, pielęgnowania w sobie negatywnych uczuć. I to jest temat, który chciałem rozwinąć. Mogę? Śmiało, śmiało. Pewnie. Zeszły rok, 2023, był bardzo dla wielu osób trudny, ale jednocześnie twórczy. Dlaczego? Ponieważ od maja i czerwca wszystkie 6 głównych planet cofało się. Było w retrogradacji. Teraz już idą do przodu. I to był bardzo dobry czas sprzyjający na introspekcję, pracę wewnętrzną. Właśnie. Możemy to nazwać pracą ścieniem. Możemy to nazwać poznawaniem własnych uczuć, bez których ta droga, o której mówimy dzisiaj, nie uda się, bo uczucia są głównym narzędziem kreacji. Kreujesz poprzez jakość uczuć. Jeżeli masz w sobie lęk, wszędzie widzisz zagrożenie. Jeżeli masz w sobie zazdrość, zawiść, to wszędzie braki masz, bo wszyscy mają więcej niż ty. Jeżeli jesteś wkurzony, zły, agresywny, to kogo przyciągasz? Takich samych. I będziecie się zaraz bić. No, nie jest tak? No, już tam nie obrażajmy nikogo. Pewne środowiska przyciągają takich ludzi. Oni mają te hobby swoje, dzielą się swoimi podobnymi uczuciami, emocjami. I teraz... Także to był bardzo dobry czas, bardzo sprzyjający introspekcji. Wiem, że wiele osób to wykorzystało, wręcz musiało to wykorzystać. Dlaczego? Bo to się dzieje bezwiednie. Działo. Ja w ogóle miałem o tym materiał robić, ale w końcu nie zrobiłem. No to przynajmniej fragment tego materiału możemy poświęcić. Pluton się cofał. Ten, który dzisiaj przechodzi z kożerożca do wodnika. Dlatego taka groza wisi w powietrzu. Nie wiem, czy to wyczuwasz. To będzie się czuło w tym materiale. Dobrze, że go nagrywamy dokładnie w tym, zawsze jak takie planety jak Saturn, czyli przykre, Pluton, cisnące, wychodzą z danego, zmieniają znak, to zawsze jest groza. Bo ten ostatni znak to jest 12 dom danego. Ostatni stopień to jest 12 dom danego domu, danego znaku. A 12 dom to jest dom śmierci, dom zakończeń. Coś się kończy. A jeszcze się nic nie zaczęło, dopiero się zacznie. I Pluton... No, kim jest Pluton w mitologii, w symbolice archetypów? Władcą podziemi, królestwa dusz. I na co on
zwracał naszą uwagę, będąc w retro, na naszych przodków, bo większość z nich już jest poza ciałem fizycznym, ale ich informacja jest właśnie w Hadesie, we władzy Plutona i on nam to pokazywał. Saturn się cofał chyba od czerwca, ale to tak plus minus. Czyli król świadomości, pan świadomości, pan też nieświadomości, bo on świecąc w ciebie, on cię zmusza do właśnie spojrzenia w siebie, w swoje, w to, w te programy, które ci życie organizują. To, co powiedziałeś, to nie są moje myśli. Powiedz, zatrzymaj się i powiedz swoje imię. Czy to są, Maciek jest to, czy to są moje uczucia? Co ja czuję? Co to jest? Czy przyjąłem coś od kogoś? Dalej, Uran się cofał. Wykrył. Co to jest Uran? Rewolucjonista. Intelektualista. Wynalazca. Ale on się cofał. Czyli kazał ci patrzeć na siebie. Zaraz. Rewolucja wewnętrzna. Czy to wszystko, co ja w sobie mam, to jest moje? Czy to życie, które ja mam, to jest moje życie, czy cudze? Co ja robię? Rewolucja wewnętrzna. Czy to jest wichrzyciel? Rewolucja. Rewolucja wewnętrzna. Dalej, Neptun się cofał przez pół roku. Co to jest Neptun? Uczucia głębokie, też przekonania, iluzje, nałogi. Jak się cofał, to co zobaczyliśmy? Na przykład, czy wszystkie moje uczucia to są moje uczucia, to już była mówiona, ale czy wszystkie moje, bo to jest też ryby, Neptun, ryby, wierzenie, religia, wiara, gusła, autorytety. Czy te wszystkie przekonania, które ja realizuję w moim życiu, to są naprawdę prawdziwe? Czy są moje? I cały ten zestaw tych wszystkich, też Jowisz się cofał. To też jest bardzo ciekawa planeta, ale zostawmy Jowisza. I szereg tych skłaniających do zatrzymania się, spojrzenia w siebie energii kosmicznych, powiedzmy Układu Słonecznego, wielu osobom zmusiło do przestawienia swojego życia, zrozumienia pewnych rzeczy, zakwestionowania. Właśnie przodkowie, rewolucja wewnętrzna, ciśnięcie, bo Saturn jest cisnący. Jak się cofa, to ty to czujesz. I tu cię zaczyna uwierać. Uran, rewolucja wewnętrzna, Neptun, wierzenia, przekonania. Czy wszystkie są? Czy na pewno tak jest? Czy ja, to, w co ja wierzę, to jest prawda? Czy to na pewno? Kwestionowanie. Bardzo silne. Okay. Także to był bardzo dobry przed werbel, orkiestra wstępniak do przejścia Plutona w Wodnika, który bardziej będzie oscylował wokół tych tematów, które my tu poruszamy. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu udało mi się, powiem ci szczerze, znaleźć wspólny język na powrót z kilkoma osobami i też z nowymi i to jest bardzo, bardzo pokrzepiające. No bo cóż mogę powiedzieć, no ciężko się żyje samemu z pewnymi przemyśleniami, prawda? No nie o to chodzi, żebyśmy się wszyscy zgadzali, ale przynajmniej żebyśmy mieli otwarte głowy, żebyśmy byli w stanie wysłuchać drugiego człowieka z ciekawością. Nie musimy przyjmować jego... Oczywiście. To dobrze o tym mówisz, bo właśnie w procesie tym introspekcji uwalniania pewnych programów, pewnych uczuć, ciągów myśli, nawyków wewnętrznych, czyli poznawania siebie samego i budowania siebie samego, bo to o to tu chodzi, jako narzędzie kreacji. Co chcesz mieć w życiu? Obfitość, szczęście, fart, luz, przyjemność, przychandrę, zmartwienia, strach o jutro. No co chcesz? No to jeżeli chcesz to stwórz siebie jako narzędzie do przyciągania tego, bo wszechświat to jedna osoba dba o siebie, kocha siebie. Chcesz się zamartwiać? Zamartwiaj się. Twoje doświadczenie. Ale ja i tak dbam o ciebie, bo ty jesteś mną.
To jest ten paradoks. Zobaczyć, że jesteś zaopiekowany, bo sam się sobą opiekujesz w tej formie. I to, co mówiliśmy wcześniej, wiesz, co będzie, czyli podsyłasz sobie pole informacyjne, samoświadome, podsyłasz ci wskazówki. O, będzie mróz. Weź drewna przyniósł, żeby wysłać. Nawet jeśli ta opieka to jest czasami po prostu... Sam sobą się opiekujesz. Tak, nawet jeśli ta opieka to czasami jest po prostu obserwacja drugiej osoby i po prostu bycie, nie wchodzenie z butami, wiesz co mam na myśli, w drugie życie, bo często mamy tendencję do tego, żeby zmieniać drugą osobę. Właśnie przyświecają nam wspaniałe intencje, prawda? Dlaczego o tym mówię? Bo ten koncept opieki dotychczas kojarzył mi się tylko wyłącznie z jakimś działaniem. A czasami po prostu ta opieka to jest samobycie. I właśnie nie robię tego. Nie robię nic. Przy samodzielu też jest dobre. Dostrzec, że iluzoryczność, cała iluzoryczność ludzkiego umysłu, już tak nazwijmy to, uwarunkowanego, że cały czas trzeba coś robić, udowadniać sobie, zasługiwać, mieć wartość. A gdyby tak sobie odpuścić i zobaczyć, to samo się dzieje. Co przychodzi, to przychodzi, samo przychodzi. Tylko masz tu być i obserwować. Doceniać. Też to taki wątek poruszyłeś. Rozmowa z drugim człowiekiem. W tym procesie, o którym mówimy, zwłaszcza w poznawaniu swojego cienia, dobrze jest mieć z kim porozmawiać, który jest na podobnej drodze. Mhm. Bo to, wiesz, pewnych rzeczy nie ciężko sobie uświadomić, dopóki ich nie wypowiesz. Tak. Bo wypowiedzenie ich rozjaśnia to uczucie. Sprawia je w ruch. I czasami nawet w trakcie dobrego kontaktu z drugim człowiekiem, takiego szczerego, pewnego zaufania, można puścić pewne wzorce, pewnego typu nieświadome jakieś tam, nie wiem, swoje stosunek do swojej historii, też stosunek twoich przodków do ich historii. Ty też to w sobie niesiesz. Tam jest masa materiału, o których nie mamy pojęcia. To jest jak wierzchołek. My jesteśmy wierzchołkiem góry lodowej. Dziwimy się, że nie możemy panować nad swoim życiem, nie panując nad własnymi myślami, nie panując nad własnymi uczuciami, uciekając od własnych uczuć. A pod spodem co jest? 95% góry lodowej, ukryte. Pamięć przodków, linie rodowe, wojny, traumy. Co mamy w sobie? Gdzieś tam, w pamięci tego ciała. I to wiesz, to jest trudny proces, bo pewnie on się nigdy nie skończy. Ale nie masz wyjścia. Jeżeli decydujesz się żyć w radości, to lęk nie jest powodem do radości, więc dobrze poznać ten lęk. Tak. Wyoddychać go, nie bronić go, pozwolić ciało wypuścić. Lęk, złość, cokolwiek. Bo ty jesteś narzędziem kreacji. To, co ty czujesz, jakość swoich uczuć. Powiem ci, że spokojnie mogę rzec, że do jeszcze 2 lat wstecz w rozmowach często mówiłem, życie nie polecam. Myślałem, że tak naprawdę wszystko jest totalnym przypadkiem. Wydawało mi się, że życie to jest tak naprawdę ciąg zmagania się, smutku, i trudu. Dobrze, że to mówisz. To dokładnie jest to. Słuchaj. I stało się coś niesamowitego, bo pod wpływem wielu różnych wydarzeń zmieniłem zdanie. Natomiast jeśli miałbym to podsumować, to jest zaufanie sobie, słuchanie siebie, polubienie siebie i troska, tak naprawdę zaopiekowanie się sobą. Ja widzę mnóstwo ludzi, bliskich, moich znajomych, to jest mniej więcej to, co ty powiedziałeś na samym początku. Patrzysz na drugiego człowieka i mówisz, Boże, dlaczego ty tak siebie nie lubisz? Dlaczego ty tak siebie nie lubisz? Bo to widać od razu. Bo gdybyś siebie lubił, gdybyś siebie kochał, znaczy, nie wiem, zostanie przy słowie lubił, szanował, dbałość, to byś o siebie dbał. To byś nie robił sobie takich rzeczy. I od kiedy to się stało,
dzieje się tak naprawdę samo dobro. Pamiętam moment, w którym po prostu przyszedłem na swoje. To był trudny moment oddzielenia się od tego całego Matrixa, ale moment uświadomienia sobie, że nieważne, co się teraz stanie, nieważne, czy będzie dużo pieniędzy, czy będzie mało pieniędzy, ja sobie zawsze poradzę. To jest, że ten świat to jest mój dom i tak naprawdę jest we mnie coś, nie ma we mnie strachu, po prostu, mówiąc normalnie, kolokwialnie, nie ma we mnie strachu i to wystarczyło. Brak tego strachu spowodował, że po prostu zagościł we mnie spokój i życie, i przestałem mówić, życie nie polecam i tutaj poprzestanę. Natomiast to jest tak olbrzymia zmiana. Muszę się zastanowić tak naprawdę nad tym, żeby zebrać słowa, bo chciałem tylko powiedzieć, że rzeczy się wydarzają i od kiedy nie ma tego strachu, a jest zaopiekowanie się sobą, jest po prostu samo dobro. Powiedziałeś, ludzie, ja rozmawiam często, zresztą nawet z tobą pozwoliłem sobie na ten komentarz, że w przeciwieństwie do większości, ja mam cały czas dużo wolnego czasu. Dlatego, że chcę mieć dużo wolnego czasu. Dlatego, że chcę mieć na wszystko czas. Ja ciągle to, co słyszę od ludzi, to, że nie mają na nic czasu. Że są totalnie pod korek zawaleni. No, o tym przed chwilą mówiliśmy. No. Zatrzymać się i popatrzeć, że to wszystko jest jedną rzeczą, a ty jesteś sobą, w sobie, z siebie i sam się sobą opiekujesz i przyjąć to. I to się samo dzieje, bo ty nie masz pojęcia, jak to jest kreowane, bo twój fokus jest wokół tego ciała, tak? 99% naszej uwagi, życie codzienne, no jesteś wokół ciała, tak? W związku z tym nie masz dostępu, możesz mieć, ale to do procesu kreacji, który odbywa się w przestrzeni niefizycznej, w przestrzeni informacyjnej, że to się dzieje tak, jak się dzieje. Jeżeli dostrzeżesz, że to, co się dzieje, jest doskonałe, bo wszystko jest doskonałe, wszystko jest takie, jakie ma być, bo takie jest. Gdyby miało być inne, byłoby inne. I to jest admiracja siebie samego, miłość do siebie. Można powiedzieć, admiracja źródła, które kreuje to, co doświadczam, bo chcę tego doświadczyć poprzeze mnie. Ja jestem tylko narzędziem zmysłu w ciele człowieka. I nawet tam żadnej osoby nie ma. Nie ma żadnych osób. Jest tylko jedna osoba. Źródło. Doświadczający, kreujący samą świadomość. I o tym jest indywidualizm właśnie. W momencie, kiedy przestajemy walczyć i całe półtorej godziny już w tym gadamy, tak, głowa się uspokaja, znika druga, te dwie osoby, które tam są, nagle nie ma żadnej osoby, jest tylko doświadczenie i admiracja kogoś, kto stworzył tą doskonałość, której doświadczamy, po to, żeby ją podziwiać. I ty, ja jestem tu, ty jesteś tu, żeby to podziwiać, doskonałość tego, piękno tego kota, piękno tego mrozu, piękno tego słońca, księżyca. No i w tym momencie. Piękno tego ciała, siła tego ciała, to co przeżywa, to jak, nie wiem, pracę wykonujesz, cieszysz się ruchem, cieszysz się życiem. I to jest podstawowa lekcja życiowa, moim zdaniem, bo to życie kiedyś się skończy. No, dedukcyjnie wielu osobom się skończy, wielu ludziom się skończyło, więc mi też się skończy. Więc po co ja mam się zamarzać i gonić, kiedy to się i tak skończy? No to ciesz się. No dobra, wkładam, wiesz, kij w szprychy, bo oczywiście na pewno gdzieś u kogoś pojawi się pytanie, fajnie sobie gadacie, fajnie sobie w chmurkach latacie, mówicie, że to pyk i po prostu bądź szczęśliwy. A ktoś powie, no dobra, ale ja mam dwójkę dzieci, nie mam 5 minut dla siebie, mam głupiego szefa, pracę stresującą, rachunki do zapłacenia, obiad muszę ugotować, fajnie sobie tu pitulicie, nie? No to ciesz się tym, masz szczęście, no. Mieć dwójkę dzieci, ucz się od nich, zobacz, no. To są geniusze, to są cuda, dzieci są w tej świadomości w zasadzie, nie straciły jej jeszcze, ucz się od nich, dostałeś dar w postaci dwóch wspaniałych nauczycieli i im więcej się od nich nauczysz, tym szef cię będzie lepiej traktował, tym lepszą robotę znajdziesz, bo admirujesz siebie samego w nich. Tak.
bo się, do siebie, miałeś do siebie tak wielkie zaufanie, że przywołałeś się na świat pod swoją opiekę źródła. Poprzez ciebie. Źródło poprzez ciebie chce doświadczać jako te dzieci. Ja uważam, że w ogóle, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ja uważam, że w ogóle zrobienie bardzo drobnej zmiany, to ładnie ująłeś właśnie, to tak obrazowo fajnie ująłeś, że po prostu spójrz na te dzieci nie jako płaczące, denerwujące, wkurzające, nie wiem, nie dające ci spać. I to możemy zaaplikować do wielu różnych rzeczy, nie tylko dzieci. Jeśli spojrzysz na to wszystko z innej perspektywy, z wdzięcznością, załóżmy, bo każdy ma inną drogę. I to nie musi, nie wiem, żyjemy w takiej kulturze, że dużo osób oczekuje po prostu klik i wszystko naraz, po prostu to samo mieszkanie, życie zaraz przestanie wkurzać i będzie cukierkowe. A ja bym powiedział tak, zrób najmniejszą możliwą zmianę. Zacznij chociaż na jedną z tych rzeczy patrzeć pod innym kątem. Nie wchodzisz na siłownię, nie podchodzisz 150 kilo na dzień dobry. To jest prawda droga. Kreacja, ja już kiedyś nagrywałem o tym, kreacja zaczyna się w momencie postrzegania. Czasy zostaniesz przy tej sytuacji, o której powiedziałeś, bo wiele osób jest w takiej sytuacji. Jak ty postrzegasz? Z radością, z miłością, z wdzięcznością? Cieszysz się z tych dzieci, z tej pracy, z tego szefa? Właśnie. Czy narzekasz, oceniasz, chciałbyś lepiej. Zobacz, to jest to ludzka iluzja. A, żeby one były spokojne, a żeby robota była wyższa, pensja wyższa i bliżej. To w twojej głowie jest. Jest to, co jest, dostrzeż to, co jest i nasycaj to miłością, bo ktoś to stworzył, żeby doświadczyć tego przez ciebie. I on po to stworzył, żeby nauczyć się miłości do siebie samego, czyli admiracji. O, fajnie jak zimno jest, zgasło mi w piecu. No to pójdę po drewno i napalę. A jeśli ci to przeszkadza, naprawdę ci to przeszkadza, to zadaj sobie pytanie, czego naprawdę pragniesz. Bo wiele ludzi nawet nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, potrafi dostrzec, że jest źle, ale jak ich zadasz, czego ty naprawdę chcesz, ale tak naprawdę, naprawdę, to nie wie. Standardowym ustawieniem fabrycznym człowieka jest roszczenie, bo od tego zaczynamy jako dzieci, dostajemy i się w tym roszczeniu to utrwala w nas i dalej chcemy dostawać, czyli tworzymy brak. A całą istotą rzeczy jest to zdanie, które powiedziałem przed chwilą. Kreacja zaczyna się w momencie postrzegania. Nie widzę tego jako brak i kłopot, tylko widzę to jako dobrodziejstwo. Podarunek. Boże, jaki piękny. Jaki piękny ten mróz. O Jezu, siarczysty. No tak ma być. Tak ma być. Fajnie, że jest zimno. Poradzę sobie, mam drewno. Ty decydujesz o tym. Zamiast, o, znowu zimno, ale ojej. Fajnie, że jest zimno. To się mobilizuje. Idź, przynieś rozpal. My to kreujemy. I teraz, żeby to dobrze, sprawnie szło, potrzebna jest świadomość własnych myśli, wybieranie odpowiednich myśli. Ty decydujesz, co myślisz. Wchodzi ci jakaś myśl, wsuwasz ją. To nie jest twoja myśl systemowa. Lata sobie. Przykleiła się. A dlaczego się przykleiła? A co ja czuję? A, cień lęku. Zamarznę. Na kość. Umrę. Minus 15. No to zaraz masz jakie myśli? No tak, tak. Kurtkę założyć, napalić w piecu. Uczucie przyciąga myśli. I teraz ty wybierasz myśli i patrzysz, jakie uczucie przyciągnęło te myśli. I wybierasz sobie pozytywne myśli, wytwarzasz i zaraz się pojawia pozytywne uczucie. Bo to też jest bardzo ważny element. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo bardzo wiele osób spotkałem, które mówiły o tym. Wytwarzając sobie pozytywne uczucia, zabierasz miejsce w tym ciele dla negatywnych uczuć. Z której skądś są? No dobra, każdy z nas ma negatywne uczucia. Ale nie zasilasz tych negatywnych, tylko tworzysz pozytywne. I wtedy te negatywne muszą się dzielić twoją energią, bo ty jedną energię masz, tak? I w momencie, jak dzielą się energią z tym pozytywnym, to ciało ci je pokazuje, bo ono nie chce tych negatywnych. Ono chce tą radość, tą przyjemność. O, jak fajnie trzaska w piecu. O,
cieszy się wszystko na pozytyw. No dobra, ale ja nie daję za wygraną. Jesteś ciężko pracującym gościem, wstajesz o 5 rano, na dworze śnieg i zawieja, do pracy masz 2 kilometry, idziesz i mówisz, cudownie, dokładnie tak miało być. Miała być zawieja. Bo tak jest. Ale... Ty punkt kreacji zmieniasz. Jeżeli cieszysz się z tego, co masz, bo mógłbyś w ogóle pracy nie mieć, mógłbyś na wózku jeździć, dobra, mógłbyś w zakładzie zamkniętym być, dobra, tak? Zawsze może być gorzej. To popatrz, jak dobrze jest. Mam robotę, mogę do niej dojść. Wykonam, zapłacą mi. Szukasz pozytywów, no, i wówczas ten, kto wykreował to dla ciebie, daje ci więcej pozytywów, bo chce twojej miłości. To jest bardzo ważne zdanie. No właśnie miałem. Jeszcze jedno zdanie. Kasia wielokrotnie powiedziała coś takiego. Wizjoner, mistyk. Pewnego dnia będziesz stał na granicy uniwersum. Sam. I wówczas stworzysz sobie drugiego siebie po to, żeby go kochać. I to jest dokładnie to, co się z nami teraz dzieje. Ktoś, kto jest sam, bezforemny, samoświadomy, stworzył sobie drugiego siebie po to, żeby go kochać i żeby być przez niego kochanym. I to jest cała zasada kreacji. No kurde. Z tego, o tym jest niedualizm. Jeżeli spojrzysz na swoje doświadczenie, na to, co cię spotyka, co jest, z miłością, z akceptacją, to kogo ty kochasz? Tego, kto to wykreował. Mhm. Dla ciebie. Z miłości. Mhm. Po to, żebyś ty nauczył się jego kochać. Miłość kocha samą siebie. Bo jest tylko miłość. To... I żeby doświadczyć kochania siebie samego, musi stworzyć sytuację bez miłości. Niesforne dzieci, ciężka praca, daleko do pracy, mróz. I nauczyć się w niej tego paradoksu, którego nie widać. To jest niesamowite. Game over, game over, koniec. To jest niesamowite, bo to w ogóle wywala cały koncept, bo wiesz, żyjemy w świecie, w którym się mówi, źle ci, no to jak ci jest źle, no to coś zmień i wtedy się coś zmieni. A ty mówisz, źle ci, pokochaj to, że ci jest źle, ponieważ to, że to pokochasz, stworzy po prostu więcej dobrego i to się po prostu samo zmieni. I to jest niesamowite. Kompletnie wywala, tak. To wywala korki. Twoja reakcja tworzy wszystko. Ktoś sam siebie sprawdza. Wrzucił się w trudne środowisko. Nie wiem, jakieś. Sam siebie sprawdzać się kapnie. Że on sam siebie wrzucił w to. A jak się możesz kapnąć? Cieszyć się tym, pokochać to. No, mogłoby być gorzej. Jeżeli już chcesz oceniać. Nie oceniaj, nie myśl. O, jak fajnie jest. O, jak super. Jest dobrze. Jest piękny. I szukaj tej radości. I im więcej radości, tym więcej warto. I więcej radości tworzysz. Czyli po prostu to jest nic innego, jak źródło, które stworzyło punkt doświadczania, czyli narzędzie zmysłu, to jest narzędzie zmysłu, po to, żeby doświadczyć własnej doskonałości kreacji. Bo to narzędzie zmysłu też może kreować, tak jak źródło. I stajesz się, i źródło wraca do siebie. Bo źródło są miłości, stwarza z miłości, doświadcza przez brak miłości, bo to jest doświadczenie, tak? Ból, cierpienie, śmierć, kalectwo, głód, ciężka praca. I mówiąc, jak to narzędzie zmysłu kapnie się, że to wszystko są miłości, nasyca to, co ma miłością, to staje się miłością. Ale na pewno zdarzyło ci się. Ale na pewno zdarzyło ci się wiele razy być w życiu w naprawdę toksycznej sytuacji, w której bebechy wywracają się na. No, w której bebechy wywracają ci się na lewą stronę. W której najzwyczajniej w świecie brakuje ci po prostu zasobów, żeby tą sytuację pokochać, uśmiechnąć się do niej. Po prostu nie jesteś w stanie. No i teraz co z. Chodzi mi tylko o to, żeby. Kompletnie nie negować tej naszej sprawczości. Innymi słowy, wiesz, siedzisz w beczce szamba, no i tutaj jak na razie rozmawiamy o tym, że po prostu pokochaj, zaakceptuj to szambu, powąchaj, powiedz, jest cudownie, nie? I stworzysz więcej dobrego.
No dobra, ale żeby kompletnie nie negować tej ścieżki jednak sprawczości, nie? Czyli no, może jednak wejdę, nie? Wejdę i z beczki obok, gdzie jest woda. No. No bo wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby jednak... Wiem. Okej. Okay. Ty decydujesz o swojej reakcji. To jest widz cały. Ty decydujesz o swojej reakcji. Mhm. Ty decydujesz o tym. Na przykład nie oceniając. To jest to, co się dzieje po tym kliku. Przestajesz oceniać, przestajesz wartościować, przestajesz się porównywać. Wszystko jest doskonałe, takie jest. Takie, jakie jest. Bo gdyby miało być inne, to byłoby inne. I to jest cała zasada. Więc akceptując, admirując to, co jest, admirujesz tego, kto to stworzył. Tak, tylko wciąż bardzo mało osób doznaje kliku, więc my tutaj, wiesz, gadamy o pewnych narzędziach dla, dla tych bez kliku, nie? Bo ci z klikiem to już mają narzędzie i wiedzą, że się wszystko fajnie samo układa. Ja tutaj trochę niesfornie, wiesz, niesfornie wracam do ziemi. To jest dobry temat właśnie na erę wodnika, na Plutona w wodniku, bo coraz więcej osób będzie tego doświadczać, coraz więcej osób szuka tego. Przynajmniej na dzień dzisiejszy kilkakrotnie razy więcej niż 3 lata temu. Super. Z moich doświadczeń, z mojego poletka. Życzę wszystkim klika, no albo większości życzę klika, nie? Ci, którzy tego klika nie mają, no to właśnie tak fajnie tutaj powiedzieliśmy o tym, żeby postarać się dostrzegać te pozytywy. Jeśli czujesz, że nie masz siły na dostrzeżenie pozytywów, a czujesz, że jest ci cholernie źle, no to po prostu spróbuj to zmienić, tak? Wróć do siebie. No właśnie. Ja tak reaguję na to. Tak. Co ja czuję? Aha, akceptuję, co czuję. I zmieniam swoje postrzeganie. Z oceniania na admirację. Bo ktoś tworzy to doświadczenie. Po to, żebyś ty nauczył się kochać je. Admirować, akceptować. Właśnie, porzucając ten iluzoryczny program oceniania, porównywania się, krytykowania, gonienia tego starego świata, który już się kończy. I dokładnie o tym mówimy. Aćku. Jak operować w nowym świecie, bo ty go kreujesz. O tym jest nowa ziemia. My to tworzymy. Nie ma starego systemu. My mamy stworzyć nowy, poziomy między ludźmi. No czyli załóżmy, jesteś w toksycznym związku. Cię strzela, nie? Na przykład codziennie. No i ja rozumiem wszystko, co do mnie mówisz, że po prostu zaakceptuj to i tak dalej. Ale i jednym słowem też powiedzieć, że po prostu moment, w którym to zaakceptujesz, moment, w którym to naprawdę zaakceptujesz, to będzie moment, w którym to się zacznie zmieniać w dobrym kierunku, tak? Jaki by on nie był. O to chodzi? No bo wiesz, bycie w toksycznym związku nie jest łatwe, tak? O to chodzi, że jeżeli będziesz to akceptował, nie reagował negatywnie, oceniał jako toksyczne, chciał zwiać. No. Powiedz, nie możesz, tak? Są takie sytuacje. I zaczął to wytwarzać w sobie akceptację do tego, no bo jeżeli tak jest, to gdzieś były przyczyny, że tak jest. Więc akceptujemy to i patrzymy na przyczyny. Może miałem toksyczną mamę, może toksycznego tatę. I poznajesz siebie. Ten toksyczny związek jest po to, żebyś ty siebie poznał, swoje uwarunkowania, swojej rodu, bo to nie jest znikąd. No ale wiesz, żeby poznawać siebie... No nie, jest toksyczny, powiedzmy to, co nazywasz toksyczny, więc gdzieś są przyczyny. Poznajmy przyczyny, poznajmy siebie, zaakceptujmy to i to jest powolny proces kreowania, bo my jesteśmy narzędziem kreacji. Które kiedyś w nieświadomy sposób, ulegając programom rodowym, programom traumy tego ciała, lękom, wpakowało się w ten związek, bo uważało, że jest okej. Po czym dojrzewa, widzi, że coś tu nie gra. No zaraz. Akceptuję to, co jest i patrzę na przyczyny po mojej stronie, dlaczego jest tak, jak jest. Samoświadomość. Nie ma innego... A każdy z nas musi przez to przejść, bo o tym jest to doświadczenie. Każdy miał
w rodzie każdego z nas były traumy, które my, czy pole informacyjne przenosi. Nie ma. Tu nikt w raju nie był. Wszyscy mieli wojny, zabory, potopy szwedzkie, Tatarów. Wszystkie rody. I wszyscy to mamy. I dlatego wszyscy przechodzimy przez trudne sytuacje. I potrzebujemy z nich się nauczyć, tworzyć nowego siebie. I wówczas kreujący stworzy dla tego nowego siebie nową sytuację. Poprzez samoświadomość. Bo to jest cały czas o jednym. Samoświadomość traci samoświadomość. Staje się zawężoną świadomością w postaci świadomości człowieka. Uwarunkowanego przez dane warunki tutaj. Po czym, jak już jest uwarunkowany i mu coś nie pasuje, to czego używa? Swojego podstawowego narzędzia, czyli akceptacji, miłości. Bo po to było to doświadczenie, żeby wrócić do miłości, do całości. Jestem. I to jest bezwarunkowe. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że będąc już pozostanę w tej w sensie pozostanę w tym temacie toksycznej relacji, zdajesz sobie sprawę z tego, że taka toksyczna sytuacja, taka toksyczna relacja, ja wiem, że teraz oceniam, no ale z braku odpowiednich narzędzi, po prostu tak to nazywam. Powiedzmy nieświadoma. Nieświadomi ludzie, którzy żyją programami, ale to... Okej. Okay. Bo to nie jest ocena, to jest opis. Okej. Okay. No tak. Nieświadomi cierpią. Tworzą takie tarcie i takie straty energetyczne, żeby móc pozwolić sobie na te przemyślenia, na ten powrót do siebie, na to zaakceptowanie, jest potrzebna pewna przestrzeń, bezpieczna, spokojna, a nie ma tej przestrzeni, bo jesteś w toksycznej relacji, która zjada twoją energię codziennie. Wiesz, o co mi chodzi? Ale wszyscy żeśmy przez to przeszli i w momencie, jak zaczynasz dostrzegać, że coś ci nie skrzypi, nie pasuje, coś tu nie gra, dojrzewasz, to zaczynasz stwarzać sobie tą przestrzeń, bo na początku wszyscy jesteśmy nieświadomi. No co nastolatki robią? Tak, tak. Co ludzie robią w wieku 20 paru lat? I potem płacą za to kolejnymi latami, aż w końcu się kapną, zaraz, co ja się wpakowałem, co tu zrobić? I tworzysz sobie tą przestrzeń. Okej, dobra, teraz w tej przestrzeni zwracasz się do siebie i wychodzisz do siebie, czyli do miłości, do źródła, poprzez... Tak, budowanie w sobie miłości. Wiesz, dlaczego to cały czas drążę ten temat? Bo używając takich pięknych słów, czasami ja nie mam połączenia ze swoją rzeczywistością. Dlatego tak kopałem w tym, bo teraz jak to powiedziałeś, to przynajmniej mi klikło, mam nadzieję, że też komuś, bo to jest tak, że tak jak powiedziałeś, wielu z nas przeżyło trudne momenty i był taki moment, w którym przypomnieliśmy sobie o sobie, co ja w tym wszystkim robię. I to jest ten moment miłości, tylko jak ty jeszcze 5 minut temu mówiłeś o tym, żeby siebie pokochać, żeby w ogóle dojrzeć światło w tunelu, nie? W cudzysłowie, teraz trochę ironizuję. To jest takie, ale jak? Jak? Na zasadzie, ale jak powiedziałeś o tym, że każdy z nas miał taki moment, kiedy już w toksycznej relacji powiedział sobie, Boże, co ja w tym wszystkim robię, to jest trochę bardziej życiowe. To jest to, co ja rozumiem. To jest to, w cudzysłowie, mięso. No. Dzięki, że docisnąłeś. No. Ale to już wcześniej mówiliśmy o tym. No. Przechodzisz cierpienie po to, żeby w pewnym momencie zobaczyć, że już masz dosyć tego cierpienia i odpuszczasz. Co ja tu robię? Co to jest? I zaczyna się proces autoidentyfikacji. Zaraz. A jak było z mamą? A co mama miała z babcią? A co ojciec miał z dziadkiem? Wiesz, tylko to, co... A dlaczego tam ci się coś? Tylko to, i zaczyna się rozumieć, że jesteś siecią, tak, połączą. Tylko to, co ty teraz mówisz, jest o wiele bardziej, powiedziałbym, bliskie... chciałem tylko powiedzieć, że to, co teraz mówisz, jest o wiele łatwiejsze do zrozumienia, ponieważ o wiele więcej osób może się do tego odnieść, ponieważ słowa, których używasz, są takie, powiedziałbym, przyziemne, wiesz, codzienne, nie? Dzięki, że mnie docisnąłeś, bo ja wiem. No, ale to fajnie, fajnie. To chyba wysydza ten materiał, nie? W tym momencie. Jak no, tak. Myślę, że tak i fajnie domknęliśmy to. 2 godziny, to jest bardzo dużo. Może ktoś dotrwa. No, podzielimy to, najwyżej podzielić to. Super. Bardzo dziękuję.